Legia w europejskich pucharach, a w Ekstraklasie to dwa inne zespoły. Czego spodziewamy się po zespole trenera Gołębiewskiego? No tak jak zawsze, my przede wszystkim patrzymy na siebie, tak? Wiemy, że Legia na pewno jest to jakościowa drużyna z bardzo dobrymi zawodnikami indywidualnie. Wiadomo, teraz mają dołek, ale w tym miejscu, w którym są w tabeli, na pewno nie będą cały czas, w końcu się odblokują, a my zrobimy wszystko, żeby ta ich zła seria, a nasza dobra seria trwała dłużej. Czy to będzie mecz z gatunku my możemy, a Legia musi? W mediach i wszędzie na pewno tak będzie, ale my przed każdym meczem, czy z Legią, czy z Lechem, czy z Wartą Poznań, tak samo wychodzimy, trener tak samo nas nastraja, każdy mecz jest o 3 punkty I my tak wychodzimy, tak? No, rok temu pokazaliśmy i w tym sezonie też, że z tymi najlepszymi też możemy spokojnie, gdy dobrze jesteśmy zorganizowani, mentalnie dobrze przygotowani, możemy walczyć o punkty. No właśnie, jeszcze wróćmy do ostatniego spotkania z Legią na Łazienkowskiej. Ważne zwycięstwo dla nas. Czy ten wieczór pozostał wtedy na dłużej w pamięci? Na pewno wygrać przy Łazienkowskiej to jest bardzo miła chwila, gdyż niewielu drużynom się to udaje wygrać tam. Fajnie było to powtórzyć, tym bardziej, że będą kibice na stadionie. Wtedy to był trochę inny mecz, bez kibiców. Na pewno fajna chwila, ale tak jak za każdy mecz, to są 3 punkty.